Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na wtorek, obrzęd pokory. Trudno sobie wyobrazić, jaki ból musiał odczuwać Jezus w swym sercu, gdy tuż przed swoim ukrzyżowaniem, największym możliwym upokorzeniem, widział przejawy zazdrości i spory między swoimi uczniami o to, który z nich będzie największy w Jego Królestwie. Przeczytaj Ewangelię Łukasza, jakiej ważnej prawdy wciąż nie mogli się nauczyć uczniowie Chrystusa. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, werset 24 do 27. Powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. On zaś rzekł do nich: królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazywani dobroczyńcami. Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy, czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czyż nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. Na świat jest tak zdeformowany i wybaczony przez grzech, iż nierzadko postrzegamy wszystko w spak i wydaje się nam to racjonalne i sensowne. Kto przy zdrowych zmysłach wolałby służyć niż być obsługiwanym? Czyż celem życia nie jest wyścig, zdobycie wyższego statusu materialnego i takiej pozycji, byśmy nie musieli nikomu służyć, ale by to nam służono? Nic dziwnego, że podczas ostatniej wieczerzy to Jezus umył nogi uczniom. Żadne słowa nie przekazałyby lepiej prawdy o rzeczywistej wielkości w oczach Boga niż umycie przez Zbawiciela nóg tym, którzy powinni całować Jego stopy. Czego list Ewangelia Jana uczy nas o umywaniu nóg jako wstępie do Wieczerzy Pańskiej? Ewangelia Jana, rozdział 13 i werset od 1 do 17. Tuż przed świętem Paschy Jezus, widząc, że nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował iż aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iszkarioty, zamysł wydania go, widząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Ojca wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty i wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniom i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr: przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus: jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce, i głowę. Rzecze mu Jezus: kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, by czyst, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego że nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich: czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznym mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi,
Albowiem dałem wam przykład, abyście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli tedy to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. W tych wersetach Ewangelii brzmi wspaniała prawda. Jezus wiedział, że Ojciec oddał wszystko w Jego ręce. Co stało się w następnej chwili? Tak, Chrystus doskonale rozumiejąc, że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od stołu i zaczął umywać nogi uczniów. Nawet jeśli nie zdawali sobie w pełni sprawy z tego, kim jest Jezus, musieli być zdumieni, czy to możliwe, by mogli nie zrozumieć nauki zawartej w tym geście. Zastanów się, jakie znaczenie ma fakt, iż umywanie nóg nastąpiło przed Wieczerzą Pańską. Zanim przyjdziemy, to wszystko, czego Chrystus dla nas dokonał, ważne jest, byśmy przybyli na Wieczerzę Pańską z poczuciem pokory i uniżenia oraz świadomości naszej potrzeby łaski Bożej. Kto powinien nogi umywać, by odnieść największe korzyści w sensie duchowym? Dziękuję bardzo.